Witam Państwa w ataku. Dzisiaj atakujemy kulturę, no, ponieważ rozmawiamy z geologiem, więc można powiedzieć duchowe podglebie, uniewolności. Atakujemy jednego z ostatnich mężczyzn Solidarności, który brodę nie zgolił. Mówiąc krótko, przewodniczącego Komisji Kultury, najdłużej zajmującego się sprawami kultury od 4 lat urzędnika, tak powiem, posła Juliusza Jana Brauna. Witam Państwa w scenografii Jacka Ziemińskiego. Jego obrazy są dzisiaj tłem naszego spotkania. Witam także naszych gości. Tradycyjnie rozdajemy rolę atakującego i broniącego. Rolę naszego sekundanta i osoby atakującej pełni dziś pan Krzysztof Tchórzewski. Reżyser filmowy, a także jednocześnie przewodniczący Krajowej Komisji Porozumiewawczej Kultury NSZ Solidarność. Witamy także pana Stefana Starczewskiego, dziś prezesa Fundacji Kultury, kiedyś wiceministra czasów rządów w kulturze Izabeli Cywińskiej. Witamy także pozostałych naszych gości. Proszę państwa, Juliusz Jan Braun jest posłem ziemi kieleckiej, pochodzi z bardzo dobrej profesorskiej rodziny. Jego ojciec był geologiem, był szefem stacji Polskiej Akademii Nauk w Kielcach. Jego brat Kazimierz Braun jest znanym teatrologiem i reżyserem teatralnym. A sam pan Juliusz Braun jest dziennikarzem. Zawodu geologicznego, z którego na początku żartowałem, nigdy właściwie nie wykonywał. Za to pracował w prasie, pracował jako dziennikarz w popołudniówce Echo Dnia, w tygodniku Niedziela. Do roku 91 był szefem, redaktorem naczelnym Kieleckich 24 godzin. Uczestniczył w pracach Synodu Diecezji Kieleckiej, pełniąc obowiązki przewodniczącego Komisji do Spraw Środków Przekazu. Przewodniczył, jak powiedziałem, przez 2 kadencje już przewodniczy Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu. Komisji, która między innymi przygotowała ustawę o radiofonii i telewizji. Ale pan Braun głosował przeciwko przepisowi o wartościach chrześcijańskich, bo nie chciał, by organ państwa decydował o tym, co jest wartością chrześcijańską, a co nie. W dodatku, pochodząc z bardzo licznej sam rodziny, ma też rodzinę liczną, ma 3 córki. Nie, 4. 4 synów. 4 synów i 3 córki, to aż pamiętać. Nie. Nie tak. Nie tak, nie tak. Mam 4 synów i 1 córkę. To niech pan wymieni ich imiona. Wszystkich po kolei mogę oczywiście imiona wymienić. Najstarszy jest Marcin, potem Krzysztof, potem Michał, potem dopiero Joasia i najmłodszy Juliusz. Ja też byłem najmłodszy w rodzinie. To tak. I nosi pan to zostało. Samo imię co ojciec. Tak, mój ojciec był Juliusz i mój najmłodszy syn też jest Juliusz. Panie pośle, już sobie pożartowałem sobie z pańskiego gleboznawstwa i z pańskiego sukcesu, iż przy kulturze, zajmując się nią, utrzymuje się pan i długo, i w dodatku bezkonfliktowo. A tak się dziwnie składa, że kiedy kulturą zajmują się wybitni artyści, siadają na ministerialnych stołkach, na przykład reżyserzy teatralni, to budzi to ogromną ilość emocji, czy z tej strony, czy z tamtej strony. Mam pytanie, jak to jest z tą kulturą? Czy powinni się nią zajmować ludzie z zewnątrz, czy właśnie nie? Czy właśnie powinna ona być administrowana przez specjalistów, przez jakichś menedżerów, którzy sami artystami nie są? No myślę, że powinna być administrowana, jeśli tego słowa użyć, przede wszystkim przez menedżerów. Oczywiście przez ludzi, dla których kultura nie jest czymś obcym, ale rzeczywiście chyba twórca, wybitny twórca, ma siłą rzeczy spojrzenie na kulturę jakoś nie skrzywione, ale specyficznie ukierunkowane. I dlatego myślę, że oczywiście ten, kto kulturą administruje, bo takich, co zarządza, to być nie powinno, ale ten, kto administruje,
powinien wsłuchiwać się w opinię środowiska, słuchać głosów twórców, które z natury rzeczy będą zróżnicowane, rozbieżne, często sprzeczne. Natomiast lepiej chyba, żeby sam nie był twórcą. Zadam panu straszne pytanie. Oczywiście wiem, że istnieje 1000 definicji kultury, natomiast, i że można w ogóle uznać, że wszystko jest kulturą, cywilizacją bądź kulturą, no ale jeżeli ktoś pełni funkcję urzędnika od spraw kultury, to musi na swój prywatny użytek sobie przynajmniej określić ten wycinek rzeczywistości społecznej, którą się zajmuje. A więc czym się pan zajmuje? Czym dla pana jest kultura? No ja nie jestem urzędnikiem od kultury. Więc co pan definiuje? Ani nie jestem urzędnikiem od kultury, ani nie jestem teoretykiem, któremu wypadałoby się tu odwołać do różnych uczonych definicji. Ja mogę powiedzieć, że jako przewodniczący komisji to zajmuję się po prostu tą sferą działalności publicznej, którą zajmuje się również Ministerstwo Kultury. To taki troszkę unik. Natomiast czym jest dla mnie kultura? To jest to wszystko, co tyczy się sfery ducha. To wszystko, co tyczy się sfery ducha. To znaczy ja dokładnie zrozumiałem, że jest pan śledczym Ministerstwa Kultury. Nie, zmieni zakres swoich zainteresowań, to i Komisja Kultury zmieni zakres swoich zainteresowań. Tak, jeśli ministerstwo zmieni, to Komisja Kultury ze swojego formalnego obowiązku będzie musiała nadzorować tę sferę życia, którą ministerstwo kultury... I to jest pewna definicja komisji sejmowej. Rozumiemy w tym momencie, że komisja sejmowa kontroluje określony resort. Oczywiście, no nie tylko. Ale właśnie, resort czy sprawę, którą ten resort powinien się zajmować. Od dawna, od 5 lat, kiedy się rozmawia o kulturze, mówi się o pieniądzach. My oczywiście zaraz o pieniądzach będziemy rozmawiali. Mówi się, że może być lepiej lub gorzej. Ale pana zapytam tak. Przez 35 lat, przez 40 lat, za pieniądze lub nie za pieniądze, pod ziemią lub na ziemi, powstawały znakomite wartości kulturalne. Najczęściej mówiły one o tym, że kraj należy tak czy inaczej wyzwolić. Czy w ciągu tych minionych 5 lat niepodległości jest pan w stanie udowodnić, że jakakolwiek jakość artystyczna gdziekolwiek zaistniała? Natomiast trudno powiedzieć, czy zaistniała nowa jakość artystyczna. Mnie się wydaje, że... Ja nie pytam nowa. Coś wartego uwagi, to jest moim zdaniem przede wszystkim zupełna zmiana zakresu dostępności książki. Przed laty, niewielu, mniej więcej raz w miesiącu, średnio rzecz biorąc, ukazywała się jakaś książka, którą wszyscy chcieli kupić, ustawiali się w długiej kolejce. Telewizja to pokazywała jako sukces, że właśnie oto naród cały w kolejce po kulturę się ustawia. A teraz książek, które wszyscy chcieliby i co więcej mają poniekąd taki obowiązek, żeby przeczytać, żeby kupić, jest tyle, że no niestety nie starcza nam ani pieniędzy, ani czasu. Oferta księgarska to jest coś, moim zdaniem, co najistotniejszego się w Polsce zmieniło. Bogactwo. No i pytanie w związku z tym, czy to, tak pojęta przez pana wartość, została zauważana przez urzędy? Czy w związku z tym urzędnicy, ministerstwa, układacze budżetu wyciągnęli z tego wnioski, czy też nie? Trochę wyciągnęli, trochę nie wyciągnęli. Moim zdaniem zresztą niedobrze, jak urzędnicy za bardzo starają się układać budżet pod kątem konkretnych wartości. To jest jakby trochę inna sprawa. Budżet to jest stworzenie właściwych możliwości rozwoju kultury, a nie sterowanie rozwojem kultury. No więc właśnie, teraz powiedzmy sobie, czym są te możliwości rozwoju. Czy kultura dla pana to wszystko, co jest przeszłością, co nawet powiedzmy myszką trąci, co jest tradycją, historią, czytelnictwem? Czy kultura dla pana to jest to wszystko, co jest myślą współczesną, a więc życiem bieżącym, a więc multimediami, a więc informatyką, a więc elektroniką? Który z tych elementów dla pana, jako dla posła, jako dla człowieka, który ma na prawo wpływać, wydaje się panu istotniejszy? Znaczy elektronika jako taka nie jest elementem kultury, no poza najszerszym rozumieniem. A my tutaj, natomiast,
Natomiast elektronika jest nośnikiem i wtedy oczywiście jest bardzo ważna i elektronika, mówiąc najogólniej, i wszystkie autostrady informatyczne i tak dalej, i tak dalej. Ale ważne jest to, co tą autostradą płynie, a nie autostrada jako taka. Dlatego ja właśnie nie widziałbym takiej tu alternatywy. Nie ma tego. Ważne jest to, co było, bo to, no to jest nasza kotwica taka intelektualna, duchowa, w sferze wartości. Natomiast to, co było, musi być przenoszone w przyszłość także najnowocześniejszymi technikami.